Cześć, tutaj Michał Koper z portalu Ring Polska. .pl. Witam was serdecznie, zapraszam na wieczorną prasóweczkę bokserską. Dziś kilka tematów, a zaczniemy od wieści z Wielkiej Brytanii, ale dotyczących polskiego rynku bokserskiego, bo to dziś grupa Queensberry Promotion skierowana przez Franka Warrena, czyli przez promotora mistrza świata wagi ciężkiej Tysona Fiorego, zakomunikowała oficjalnie, że otwiera swój polski oddział. Będzie on kierowany przez pana Mariusza Krawczyńskiego, a nazywał się będzie Queensberry Poland. Kto będzie dla Queensberry Poland boksował. Na razie anonsowano dwa nazwiska. Po pierwsze jest to Michał Soczyński, czyli rywal Mateusza Masternaka z finału Mistrzostw Polski. Kategoria wagowa 91 kg, czyli ta polska kategoria junior ciężka. A po drugie Kamil Mroczkowski, zagwodnik, który ma w swoim amatorskim rekordzie wygraną nad Danielem Dibois, dobijających się już do Walki o Mistrzostwo Świata Kategorii e, ciężkiej. Oczywiście ta wygrana Mroczosk Mroczkowskiego z Dybła była kontrowersyjna, no ale fakt jest faktem. Mroczkowski ma w swoim rekordzie zwycięstwo nad Danielem Dynamitem. E, Dybła, posłuchajcie co mówi Fra Francis. Nie Frank, tylko Francis Warren, czyli syn Franka Warrena, na temat tego nowego polskiego projektu. Polska miała swoich mistrzów świata, rzeczy Francis Warren, ale oni zawsze mieli latać, musieli latać do Ameryki po duże walki i duże wypłaty. My chcemy, by polskie gwiazdy mogły zdobywać i bronić pasy u siebie, zamiast jeździć po świecie. Także mamy tutaj zapowiedź mistrzowskich pojedynków, mistrzowskich Gal w Polsce. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie, no warto e, pamiętać, że swego czasu Wilfried Zauerland też planował, e, planował ekspansję na polski rynek, już zdaje się nawet była hala zarezerwowana na gale. to było chyba w czasach, kiedy Mateusz Masternak miał boksować dla Zauerlanda, może się trochę tutaj rozmijam, jeśli chodzi o chronologię, ale jakoś tak mniej więcej, to dawno, dawno temu, to było jeszcze w czasach, kiedy Andrzej Wasilewski i Mateusz Borek razem pili e, herbatę i piwo, także stare czasy, niedawno natomiast mówiło się o ekspansji na polski rynek platformy stymigowej. Dazon, grupy Metrum, e, Boxing. E, no, póki co najdalej no zaszedł Frank Warren z tym swoim pro, projektem: Kings, Queensberry Poland. I najbliższy e, czas e, pokaże, co z tego wyjdzie, tak jak powiedziałem, dwóch zawodników na razie Mroczkowski i Soczyński dat gal na razie nie ogłoszono ma to się stać wkrótce, nie wiadomo też jaka telewizja miałaby transmitować galę Queensberry Poland według oficjalnego komunikatu są prowadzone rozmowy z dwoma nadawcami, no być może jest to Polsat i TVP, natomiast Polsat już w tym momencie pokazuje na przykład najbliższą galę Franka Warrena, no ale to jest grupa Queensberry Promotions to jest ta gala z wielkiej Brytanii, czy będzie również Polsat pokazywał te polskie gale, zobaczymy, no byłoby na pewno ciekawie, w tym momencie wszyscy polscy promotorzy boksują dla TVP Sport, ci najwięksi oczywiście jest też Darek Snarski, jest Krystian Karzyszko, oni są w Polsacie i Tomek Babiloński, natomiast Wasilewski, Grabowski i Borek są w TVP Sport, zobaczymy jak to będzie z tym Queensbury Poland, w każdym razie. Temat jest ciekawy. Teraz przechodzimy do Gal Polskich, organizowanych przez polskich promotorów. Poznaliśmy już kolejne nazwiska pięściarzy. No już no, do Gali jest niedużo nie zostało. Kolejnych pięściarzy, którzy wystąpią. 19 września w Tarnowie tam w pojedynku wieczoru Mateusz Masternak zadebiutuje w barwach grupy Knockout Promotions mierząc się z Tylerem Mabiką, czyli no, z ostatnim rywalem Diablo Wodarczyka, z byłym rywalem Krzysztofa Głowackiego, kolejny korespondencyjny pojedynek Mastera, po tym Radzczęce a na undercardzie posłuchajcie, kto wystąpi: będzie Łukasz Różański, będzie Adam Balski, do tego jeszcze bracia Kiwiorowie, dwaj, i jeszcze na deser debiutant Rafał Łuczewski. Także gala zapowiada się ciekawie, jeśli chodzi o nazwiska rywali. Pewnie poznamy niebawem, no ale to jest raczej taka gala, by budować pięściarzy, bo tutaj i Kiwiorowie, i Wołczecki, i Balski raczej są na tej fali wznoszącej co z Różańskim. Zobaczymy, no ostatni był ten kałas. z poniżej tego poziomu raczej zejść się nie da. Pozostajemy jeszcze teraz w temacie gal polskich. Teraz Mateusz Borek i Mariusz Grabowski. Tydzień później, 26 września, mamy ogłoszone dwie kolejne walki: Piotr Podłucki kontra Krzysztof Twardowski, czyli pogromca. Krzyżka Zimnocha i jeszcze Michał Leśniak kontra Czech Mirosław Serban. Tutaj w pojedynku wieczorem wystąpi Robert Paźęczewski, natomiast nie wiadomo z kim będzie boksował, bo miał boksować z Ryanem Fordem. Ford się jednak kontuzjował. No i ostatnio pojawiła się propozycja walki z Matuszem Trycem, który szybciutką walkę z Janianinem. Zaliczył taką parawalkę paralotnie w suwałkach, no i teraz gotów jest boksować z parzenczeskim. Grupa Lokal Promotions jest otwarta na takie rozwiązanie, no ale Robert i, i Tymek raczej takie rozwiązanie wyklucza. No, zresztą mają swoje pomysły na karierę Roberta. Posłuchajcie, co w ETO to powiedział Robert a propos ewentualnej walki z strycem. Z strycem nie zmierzy się w najbliższej walce. Z całym szacunkiem do Mateusza to są dwa odmienne style. Mateusz to inny rywal niż ten, ten do którego się przygotowują. Już 5 tygodni, musiałbym mieć cały okres przygotowawczy, coś mi się wydaje, że jak pójdę swoją karierą, że ja pójdę swoją karierą, a Mateusz swoją drogą. Mój promotor Mariusz Grabowski proponuje w zastępstwie Forda ściągnąć zawodnika z bilansem 20 do 1, jest jedynie problem z paszportem, ale mam nadzieję, że wszystko się uda i wyjdzie z tego naprawdę dobra walka, także no, rywal przynajmniej patrząc na rekord dobry. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Robert Parzęczewski. No, w ostatnim pojedynku męczył się trochę z tym. Janianinem. no, ale też bym z tego zbyt daleko idących wniosków nie wyciągał. Poczekajmy tego 26 września. Lecimy z kolejnym Tomecikiem. Jak zapewne wszyscy wiecie, ponad tydzień temu Aleksander Powietnik znokołtował sensacyjnie i efektownie Deliana White'a w walce o pas WBC Diamond, w walce o pas WBC Interim. White stracił wszystko, na co pracował przez ponad 1000 dni, bo 1000 dni był. Ponad 1000 dni był numerem jeden Federacji WBC. Od roku był też y, obowiązkowym pretendentem do pasa, no ale wszystko y, poszło. Wszystko poszło. I teraz poleciał też Dylan White od razu w rankingach tych niezależnych, niefederacyjnych, ale niezależnych, rankingach Federacji ESPN i The Ring. Posłuchajcie, jak teraz po tej walce powietkin White wyglądają rankingi. Najpierw y, y, ranking Federacji. Na, federacji telewizji ESPN pierwszy jest Tyson Fury, drugi jest Anthony Joshua potem jest Dion Deontay Wilder Andy Ruiz Jr., Aleksander Powitkin jest piąty szósty jest Joseph Parker siódmy już dopiero jest teraz Dillian White, ósmy Luis Ortiz dziewiąty Kubrat Pulew i dziesiąty Aleksander Usyk jeśli chodzi o magazyn The Ring wygląda to w ten sposób mistrzem jest Tyson Fury Magazyn oprócz oprócz swojej dziesiąteczki ma jeszcze mistrza. Jeśli ma mistrza, wadze ciężkiej ma mistrza, nim jest Tyson Fury, a potem jest tak Anthony Joshua Dion Wilder, czyli tak samo jak w espn -ie. Natomiast trzeci wśród challengerów, czwarty w ogóle jest Aleksander Powietkin, potem mamy Dylana White'a tuż za nim, Luis Ortiz jest następny, Andy Jr., Joseph Parker, Michael Hunter, Oscar Rivas i Kubrat. Pulew, także tak wyglądają te dwa najważniejsze niezależne rankingi po tym trzęsieniu ziemi w hrabstwie Essex. Lecimy dalej, temat też związany z Dillianem White'em, jak zapewne wiecie, być może wiecie, Dillian White był jedną z głównych przeszłych, która stała na drodze ewentualnej unifikacyjnej walki o cztery pasy wagi ciężkie pomiędzy Joshua i Fiurem, wszyscy już widzą o czym ma wyobraźni ten pojedynek, w przyszłym Roku Joshua kontra Fury o cztery mistrzowskie pasy. Oczywiście wcześniej Fury musi wygrać się z Wilderem, a Joshua musi pokonać Kubratopulewa. Swoją drogą ogłoszono już, e, prawie pewne jest, że ta walka Joshua kontra Pulew odbędzie się 12 grudnia na tej samej gali. Być może dojdzie także do walki o pas WBO wagi junior ciężkiej pomiędzy Lorenzem Okoli a naszym Krzyżkiem. Głowackim. Natomiast okazuje się, że z drugiej strony ta jedna przeszkoda została usunięta, no bo White przegrał i już nie ma tematu White'a. Natomiast okazuje się z drugiej strony, ze strony federacji WBO, jeszcze, jeszcze przeszkoda, bo Aleksander Krasiuk, czyli jeden z promotorów, bo drugim jest Eddie Hern, jeden z promotorów Aleksandra Usyka, obowiązkowego pretendenta do pasa WBO, który ma Joshua, zarzeka się, że Usyk nie ustąpi i on chce koniecznie walki. Z Antonem Joshua, a jeśli Joshua nie chce z nim boksować, jeśli woli walczyć z Fiurem, to niech szybciuchno oddaje pas. Posłuchajcie co mówi Aleksander Krasiuk, czyli jeden z promotorów Usyka. Usyk jest obowiązkowym challengerem już od roku. Aleksander zgodził się na walkę Joshua kontra Pulew z zastrzeżeniem, że jej zwycięzca potem się z nim zmierzy. Ta umowa nadal obowiązuje. Nasz plan jest taki... A. Pokonać Derek'a Chisore. B. Naciskać na Joshua, by stanął do obrony tytułu lub zrzekł się pasa. C. Pokonać AJ'a lub innego rywala w walce o Mistrzostwo Świata także. Nie ma mowy o żadnych ustępstwach, o żadnych odstępnych. Usyk chce walczyć o mistrzowski pas. Oczywiście, jeśli wcześniej pokona Derek'a Cisora, gdyby Sora wygrał z Usykiem, to załatwiłby sprawę tak jak powietrki z White'em, no ale zobaczymy. Walka Usyk kontra Cisora wstępnie planowana jest na 31 października. A na deser jeszcze propozycja od Franka Warrena. Zaczynaliśmy od Franka Warrena, od Queensberry Promotion, od Queensberry Poland. Kończymy na Franku Warrenie, bo Frank Warren proponuje tutaj taką sytuację, że gdyby Joshua zrzekł się pasa, nie chciał walczyć z Usykiem, to on wystawia do Usyka Daniela Dibła, czyli swojego kozaczka. To jest super starcie, moim zdaniem jeszcze lepiej się zapowiadające niż Usyk kontra Cisora, no ale to są na razie luźne gadki Franka Warrena. Póki co Usyk musi zmierzyć się z Cisorą. Zobaczymy, co będzie potem. Na razie to tyle. Trzymajcie się. Dobranoc. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Bądziorno. para mi gente con una pasión